Około 230 tysięcy osób stawić musi się na kwalifikacje. Nie jest to może wezwanie do służby, ale na pewno rekrutacja, która decyduje, kto zostanie wpisany do ewidencji wojskowej. W tym roku do stawienia się przed komisją wezwane zostaną głównie osoby z rocznika 2005, czyli te, które kończą 19 lat. Paweł Jędrusik. Wezwani będą nie tylko ci, którzy osiągnęli konkretny wiek, ale także mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W tym roku kwalifikacja wojskowa jest w głównej mierze przeznaczona dla osób, które są z rocznika 2005, to jest ten rocznik podstawowy, a więc osoby, które w tym roku kończą 19 rok życia. Oprócz tych osób są wzywane osoby, które w poprzednich latach nie zgłosiły się z różnych przyczyn na kwalifikację wojskową. Kwalifikacja wojskowa rusza w zależności od miast w różnych dniach. Potrwa do 30 kwietnia. Za niecałe 3 tygodnie rozpocznie się w Wodzisławiu Śląskim. Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie rozpoczyna się 19 lutego, potrwa do 25 marca. W tym roku przewidzianych do udziału w kwalifikacji mamy około 800 mieszkańców naszego powiatu, w tym co ciekawe 66 osób to kobiety. Warto pamiętać, że pojawienie się przed komisją nie jest równoznaczne z wcieleniem nas w szeregi wojskowe, bo służba wojskowa nie jest obowiązkowa od kilkunastu lat.